Baterie alkaliczne GP Super do urządzeń elektronicznych. GP Batteries. Dzień dobry, nazywam się Hubert Gorbuszewski, jestem trenerem w klubie sportowym Ursus. Prowadzę rocznik 2009, grupa A. W dzisiejszych zajęciach asystował mi będzie Oliwier Lange, który również jest zawodnikiem klubu sportowego Ursus, drużyna 2006, grupa A. Tematem dzisiejszych zajęć jest doskonalenie uderzenia piłki wewnętrzną częścią stopy. Na rozgrzewkę zrobimy sobie ćwiczenia z piłką, tak zwane balmastery. Są to ćwiczenia na czucie piłki, ale zrobimy dzisiaj dedykowane je wewnętrznej części stopy. Pierwsze ćwiczenie, pull push, prawa noga. Zwróćmy uwagę na ustawienie stopy podstawnej i ustawienie stopy zagrywającej piłkę. Muszą być one odpowiednio ustawione. Teraz dwie nogi na zmianę, prawa, lewa noga. OK. Kolejne ćwiczenie będzie to również pull push, z tym, że teraz po kształcie litery V. Zaczynamy, prawa noga. Lewa noga. Na zmianę prawa, lewa noga. OK. I ostatnie, najtrudniejsze rozgrzewkowe ćwiczenie, również pull push po fałce, z tym, że teraz będzie cofała prawa noga, a zagrywała lewa noga i później w drugą stronę odwrotnie. Lewa cofa piłkę, prawa zagrywa. Świetnie. Następnie przejdziemy do stricte tematu naszych zajęć, czyli doskonalenia uderzenia piłki wewnętrznej częścią stopy. Zaczniemy od prostego zagrania piłki po ziemi. Zaczynamy zagranie piłki wewnętrzną częścią stopy po przyjęciu. Zatrzymaj. Kolejne ćwiczenie, odegranie piłki wewnętrzną częścią stopy z powietrza. Raz prawa, raz lewa noga. Starajmy się pamiętać, aby zawodnik, który ćwiczy, był cały czas w lekkim ruchu, żeby łatwiej mu było skorygować pozycję do ustawienia pod piłkę. To samo ćwiczenie, tylko wykonujemy teraz po koźle, czyli utrudniamy zawodnikowi. Cały czas w lekkim trucie, wtedy zawodnik będzie przygotowany na piłkę. I kolejne ćwiczenie, po przyjęciu piłki na udo, odegranie ta sama noga. Cały czas w trucie, wtedy będzie łatwiej złapać pozycję. Gramy dalej, nic się nie dzieje. Super, brawo. Brawo. Świetnie. I ostatnie, najtrudniejsze z tego cyklu, przyjęcie na jedną nogę, odegranie drugą nogą. Ale cały czas wewnętrzna część stopy. Cały czas staramy się na wewnętrzną część stopy zwracać uwagę, żeby zawodnik odgrywał. Brawo. Świetnie. Nie szkodzi. O, jeszcze raz. Super. Tematem dzisiejszych zajęć było doskonalenie uderzenia piłki wewnętrzną częścią stopy. Pamiętajmy, aby zwracać uwagę na to, żeby zawodnik był cały czas w lekkim ruchu. Wtedy łatwiej mu jest skorygować pozycję do ustawienia pod piłkę. Starajmy się też odpowiednio ustawiać nogi. Tutaj jest istotne, aby noga podstawna była tuż obok piłki, a palce, żeby pokazywały mniej więcej kierunek piłki. Pamiętajmy też o tym, że wewnętrzna część stopy jest największą częścią naszej stopy i podania i przyjęcia tą częścią zazwyczaj są najbardziej precyzyjne. W dzisiejszych zajęciach brał udział jeszcze raz zawodnik Oliwier Lange klubu sportowego Ursus, rocznik 2006, grupa A. A moje nazwisko to Hubert Korbuszewski, trener również klubu sportowego Ursus, prowadzący drużynę 2009, grupa A. Bardzo dziękuję za dzisiejsze zajęcia. Powodzenia!
Thank you.